Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku z serii Pyknijmy FIFA 14. Witam się z wami, Ksenku. Witam wszystkich. No i ponownie. Ponownie i ja, czyli DJ. Jak ktoś by nie oglądał... Czemu twój team się nazywa Główki? Specjalnie. Aha, nie no, widzę ładnie tutaj z samych to, co złożone. No nic, dobra. Graliśmy sobie mecz kiedyś. Generalnie jak... Może przedstaw się tak na szybko, wiesz, żeby ludzie mniej więcej wiedzieli, kim jesteś. Sanku, no to tam w ostatnim filmiku wszystko jest powiedziane, nie? No ale... Gram sobie profesjonalnie, nie? W piłkę? FIFA. No w piłkę, FIFA. No i... Sprawdzam waszego youtubera. Tak, dokładnie. Jego skillsy. Ostatnio, jak graliśmy, było bodajże 4-1 czy 5-1, coś takiego. A dograliśmy naprawdę szmat czasu temu. No właśnie, musicie sprawdzić, jaki ten wynik był, nawet sam nie pamiętam, nikt nie pamięta. Ja też nie pamiętam. Może ktoś w komentarzach napisze i będziecie pamiętali, jaki był wynik. Bo ja niestety nie jestem w stanie wam przypomnieć. Wiem, że bynajmniej to było coś... Wiem, że wygrałem, nie? Coś sporego było to. No nic, to sądzę, że dzisiejszy mecz może być trochę bardziej... Wyrównany. No, może nie wyrównany, bo jednak ty grasz w tą FIFA. Można powiedzieć trochę zawodowo, trochę nie. No w Polsce nie można to nazwać zawodowcem, no bo tu nic nie można nazwać zawodowcem, nie? No tak, no faul. Dziwne, że sędzia tutaj kartki nie wyciągnął. No zobaczymy, czy Royce... Ale ty masz... Wow. No właśnie, ty masz team na główki, ja muszę na to cholerkę uważać, żeby tych... Nie wiem, bo to się mało różnych było i te dośrodkowania ci blokować. No, ten mandziółki widziałeś, co gra na głowie? No wiem, wszyscy na niego tam marudzą, że potrafi swoje. Ojej. No nic. No ale jednak jeszcze miałem przyjść. Dobra, miałem się ciebie spytać o te twoje osiągnięcia, czy coś tam wygrałeś ostatnio, czy coś? Właśnie, żebym jeszcze wiedział, kiedy ten film był wtedy nagrywany, ale na IEM-ie było, nie wiem, czy był jakiś. Nie, to my graliśmy na pewno przed IEM-em. No stoisko no, chyba było z FIFA. Na Alsen było, nie? No to tam było 128 osób grało, no to tam byłem trzeci, nie? A? Jakieś tam myszki, jakieś tam takie rzeczy podobywałem. Od Tesoro zapewne. Nie, właśnie to było od Logitech. Bo wtedy chyba Alsen brało właśnie sponsora Logitech, nie? I aha, tak jakby go promowało, nie? No dobra. I trzecie miejsce mówisz. Ciężko było? No, nie. A nie? To dlaczego trzecie, a nie pierwsze, skoro nie było ciężko? Gdzieś zjebałeś. No właśnie mnie przeciwnik przepraszał za szczęście, nie? Za jego farta. O, dośrodkowanie. Było groźnie, już myślałem, że tutaj poleci. Przepraszał mnie, takie miałem szczęście, że przepraszasz mnie. Ale o trzecie miejsce już wygrałem, a grałem o trzecie miejsce z gościem, który grał w niedzielę na scenie. Nie wiem, czy widziałeś, na scenie była FIFA. Wiesz co, nie wiem, nawet nie mam bladego pojęcia, czy była FIFA, ale na której scenie? Na głównej, w sensie tam, gdzie był CS, nie? Czyli takiej bocznej głównej, nie? To nie, to wiesz co, niestety nie zwracałem uwagi... O, dobra. Nie zwracałem uwagi na tą scenę z CS-em, ja nawet na tej scenie nie siedziałem. Ja pierwsze co wszedłem na Intel Extreme Masters, to tak naprawdę usiadłem na scenie StarCrafta, nie wiedząc o tym. Tak mówię, kiedy będzie LOL, bo to wiesz, to na samym rozpoczęciu, jak wnosili puchar. Więc sprawdzałem, jak to tam mniej więcej wygląda. Ja patrzę sobie i po prostu wiesz. O, ładnie teraz. No. Jovetic Eto i siedzi. 1-0, nice. Jovetic podobno jest dobry właśnie, z tego co ludzie mówili, ale... Zajebisty jest, powiem ci, bo niektórzy jeszcze grają Benteka, nie? No, ja grałem. Znaczy Jovetic u mnie w składzie cały czas, ja sobie zmieniam tylko pomiędzy Eto Benteke. Dobra, nie będę cię tu męczył powtórkami. No, ale wracając do tematu, więc wszedłem na scenę główną po prostu i wiesz, i patrzę, o, na drugiej scenie League of Legends. Nawet nie wiedziałem wtedy, że trzecia scena istnieje z CS-em. No. Ale jak już później pochodziłem sobie po spodku, to popatrzyłem i rzeczywiście... To było za dużo, no nie wydało na czym się skupić, nie? Człowiek miał. Znaczy, nie było, nie, no, sceny trzy tylko ja bym z dźwiękiem to jakoś trochę inaczej rozłożył, bo jednak, albo nie wiem, te rozgrywki podzielił na... Oj, będzie gol! Mario. No tutaj musiał wpaść gol, bo... Słyszałeś ten? Czemu Mario się nie cieszy po bramkach? Słyszałeś to? Nie. Jak go zapytali? I on się pyta, i on powiedział takie coś, że jak listonosz donosi liść, to się nie cieszy przecież, nie? To jest jak robota. A, nie, ej, to chyba coś takiego słyszałem. No, coś było takiego. Coś, a to jakiś czas temu już chyba to mówił. No, chyba tak. Oj. O, ładne przejęcie piłki. Oje, to nie dojdziesz.
Ci powiem, że lubię bardziej Ultimate grać, tak czy jakieś różnorodność niż tych normalnych, wszyscy wiesz, real, nie, no i że. No, bo wszyscy są tak. O, fuck. Drugi raz już. A coś tak laguje, nie wiem, czy to od ciebie, czy. Możliwe, bo wiesz, no tam. Jestem teraz w Anglii ogólnie, mieszkam i parę osób korzysta z jednego internetu, nie? I... Ale teraz w zasadzie Łeto. A, rozumiem. I nie mam wpływu na to, czy ktoś nagle wchodzi na film, czy coś wie, to. No dobra, uwaga, zagranie na Eto. A nie, to. Nie, to nie było Eto, to ktoś inny musiał być, bo to Eto był w polu. Taki... Kompany! O, jak on to tak dziwi? Jeden z lepszych obrońców. Ooo! Szaleją tu. Nie taki ładny. Ładnie by wpadło, gdyby nie zablokował jeden z obrońców. Pogba. Do góry. Zablokowana piła. Nice. Aj, zobacz, odebrane. O. My tak sobie nawzajem odbieramy tę piłę. O, zobacz znowu. O, William się przedarł się. Ja wolę Szurle grać, nie wiem, czy grałeś Szurle, czy nie? Mam Szurle w składzie. Już taki bardziej, taki silniejszy mi się wydaje. Nie wiem, być może, ale... Wow. Nie wiem, co on zrobił. Co Runej... Kontra. Bo jest nieciekawie. 9-6 spina mogę. O, a go wyrzuciło. O, i spalony! Oj! Nice! Guardado Toc ma 9-6 speeda. Masakra. No, na prędkość akurat, jak niektórzy się nastawią, to jest straszne. Znaczy, teraz chyba bardziej główki jeszcze ci powiem. No bo w tej FIFA to dużo na dośrodkowanie. No chociaż niektórzy mówią, że 13 się grało więcej na dośrodkowanie. Ojej. Dobra, Nani. Nic nie idzie. A bo ty taki dobry, ty. Nie, co ty? No gdzie, no ty grasz turniej i... Nie, ale sam wiesz po sobie, jak jest FIFA. Jeden mecz zagrasz taki, zaraz potem przegrasz. Grasz z tą samą osobą, masz wynik 6-0, drugi mecz przegrasz. Różnie, no różnie, dokładnie. To jest chyba z tych e-sportowych gier, to jest chyba najbardziej taka, wiesz, randomowa gra, nie? Dużo zależy od no. Randomowego sędziego, który... O, i czy będzie? Nie. No i właśnie, tu wrzucasz pole i ty go myślisz, będzie czy nie będzie? No, tego nie da się przewidzieć, niestety. Dużo zależy od szczęścia, jak się zawodnik ustawi, bo... Nie, tutaj się zawodników nie da w pole ustawić, tak powiedzieć. O! Ty siedź tutaj i po prostu stój, nie? No. Albo jakiś taki, załóżmy, jak jest róg, w ogóle zero inteligencji, że na przykład wysoki kryje wysokiego, a nie najniższy bierze wysokiego, nie? Mm-hmm. Tak, no dlatego zagrywam zawsze na środek. Albo najwyższy w ogóle nie wejdzie w pole karne. To jest też hit. Bez faulu, dobrze. Ostatnia kontra chyba meczu. Znaczy meczu, tej pierwszej połowy. No i dlaczego Jovetic biegnie, a nie to, który na przykład był bliżej tej piłki, nie? To też jest. Czasem jest takie, że... Świetnie się ustawił i przejął piłkę. Dobra, sędzia, gwizdży. O nie, jeszcze to jest moja piłka. O jeszcze? O nie, 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 tylko nie do szatni. Tylko nie do szatni! Dobrze, Petr Czech. Ale jeszcze będziesz udrożny. Nie fajnie. Teraz spróbuję cię... No zobaczymy. O! Pokombinował. Przekombinował. No i koniec, dobra. Takie coś i wchodzisz, to jest gol praktycznie. 1-1. No, 1-1. Wyrównany mecz. No, posiadanie piłki mówi co innego. Ale posiadanie to można po Barcelonie zobaczyć w normalnej piłce, nie? Mhm. No, ale strzałów mamy praktycznie tyle samo, więc można powiedzieć, że wyrównanie. Zapraszamy na drugą połowę. Może główki zaczną działać. Oby nie. Ale strasznie duże hejty są do tej główki, zauważyłeś? Wiesz co? To jest już od EA, nie? Myślę, że oni 15 nastawią do... Ale w sensie mówię od widzów, nie? Na przykład, nie wiem, czy u siebie zauważyłeś. A, że jak grasz na główki, no Jezus, no nie twoja wina, no grasz, żeby wygrać, nie? Właśnie. Nie grasz, żeby, wiesz, jakby to były mecze... For fazy znajomym! O! Nie wiedziałem, jak pobiegnie, że nie mogłem się przyblokować. Jak grasz ze znajomym, to jest coś innego, a co innego, jak chcesz, wiesz, właśnie, grasz Ultimate'a i chcesz wygrać, po prostu. Bo jednak te 3 punkty piechotą nie chodzą, a... Nie wiem, później można się pobawić, jak już to jest mecz, wiesz, że masz awans, wiesz, ewentualnie męczysz się o mistrzostwo, to tam już trochę coś innego, ale nie w meczach, o, tak jak teraz na przykład gramy. No.
Albo na przykład już nie mówię, jak grasz jakieś pieniądze, turniej jakiś całkiem. No, to tam to już w ogóle, nie? Nie, no wiesz, pobawię się, mam na niego, który ma zajebisty dribbling, po prostu pobawię się tym tak. Oj. No i dlaczego tutaj nie było Jovetića? Ale jest, pojawia się. O, jest. Zablokowany strzał, ale no. Kurczę, ale ty dziwne, się powie, że... tak ostatnio sobie wymyśliłem, że porównuję to tego do CS-a, jakby nie strzelali headshotów, bo to za prosto jest, nie? Niech normalnie zawijają. No. Bo po to... Ale wyciągnął! Nie leci z kontrą. No. A spolony, gdzie ja tam zagrałem, jest. O, Petr Czech! Co tutaj robi Petr Czech? Co jest? Co to było teraz? Nie wiem. Spalony! Teraz spalony, sędzia odgwizdał. No, zastanawiające. Jedziemy teraz. Mario. Mario szybciej. Spalone czy nie? I nie ma za mocno. Dziewiątka niezaczarowana. Mario listu nie doniesie teraz. Nie będzie się cieszył. Oj, a to gubi piłkę. Nie fajnie. Dobre przejęcie w obronie. Brawo. Chłopaki! No nie, no nie, no nie. I siedzi. Przepraszam, patrz, nie chcę cieszyć. No dobra, dobra. On robi swoje, nie? On robi swoje. Ale tam Eto, kurczę, że zgubił tą piłkę. No widzę, że triku się nauczyłeś. No trochę się bawi tą gałką. Wszystkie strony świata? A nie, czy powiem ci, że czasem to działa. Czasem karne są z tego, nie? Wiesz, polu karne, coś poklikasz. Oj, za słabe dośrodkowanie, ale... Kulman, Boże, obrońca! Ale dobra, rykoszetem będziesz od razu. Pięć wszelką cenę łapać, nie? Piłka opuściła boisko i będzie. No, nakopanego! Aj, kopany ma jumpik niski z tego, co sprawdzałem. Ale zajebiste główki, u mnie strzela dużo goli. Ojej, ci oddałem piłkę. Gdzie jest za pleców Nani? Myślałem, że się ustawi chociaż do tego strzału, ale... A jak typujesz finał Ligi Mistrzów? Wiesz co, nie mam bladego pojęcia. Ciężko mi jest powiedzieć. Zobaczymy, no będzie co będzie. To bardziej dla bookmacherów to jest zabawa. Jak ktoś obstawia mecze. Ojej. Ale puchar będzie w Madrycie, nie? Pewnie. To na pewno. A, to zagranie na środek. Znowu, jajajaj. I znowu cię odbieram. Przygotowałeś się na to. Oglądałeś moje filmiki. Nie, nie oglądałem. Czekaj, ja to. Aj, chciałem zagrywać. Oni strasznie długo się zastanawiają nad tym, co mają zrobić. A w ogóle powiem ci, raz byłem na PGA i tam też była fifka, 14, świeżutko wystawiona. I kurczę, reagowanie pada do po prostu konsoli jest zupełnie inne było niż na PC-cie, nie? Zupełnie inaczej się grało. Taka wolniejsza gra jest, ci powiem tam. Na no, dziwnie się gra dosyć. I podaje głową do kolegi z drużyny. Teraz. Nie, zablokuj strzał. Mario! Go. Mario Mandziukic. Mandziukic, no. Ty główkami strzelaj, kurde, Mandziukic, a nie, to mi w polu karnym biegasz. Nazwy widzą główki, od razu przygotowują się na główki, a wtedy nogami strzelam, nie? No. Zielone buty i myśli, że jest fajny. No, już go sprzedali dwoje. Teraz Mario. Kurwa no, te markowanie strzałów. Mario. Nie wierzę, nie. Nie, to już było za dużo. Było zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Ajka. A jest dobrze. Wywalczył tam Nani. Nani, prawe skrzydło. O kurwa. Teraz Eto. No i co jak tam się... widzisz, że czarny to albo Nani, albo Jajaturę. Jaja w górę. Biały to tylko biega Kulman. No i głowy. No nie, no Luisa tutaj. Nie, Luisa nic to... nie przejdzie. Dobry. Oj, mój błąd. Ale kurde, wybrnąłeś, no. Dawid Alaba. Na ziemię. Ładnie się go tam. Ładnie się odwinął z tyłu. Dobra, czy ze spalonym, czy bez? Oczywiście słabe podanie.
O kurde, ten co? Nie chciał piłki? Piłka nie wiem, nie wiem, to było dziwne. Eto. Samuel Eto! Iść! Nie. Nie wierzę! Ja nie wierzę po prostu w niego! No tak... Koło słupka, pyk! A mógł być gol. No. I jeszcze byłaby szansa na remis tutaj. No byłaby. Znaczy nadal jest, no jeszcze no, nie jest. Na FIFA to czasem w 90 podpierw podają. O, ja lubię strzelać w 90. Dobra. Benatia. Ej. Czy to kościa Benatia? Nie. Tam Royce fajnie biegnie, patrz. Wiem, właśnie widzę i mi się to nie podoba strasznie. O, wyskoczył Petr Czech. Teraz główki mam. Oh my! Mądziuki. Ale dziwne, bo ja wyszedłem Czechem, nie myślałem, że to złapie. Ten jak czołku. Ej! Kurwa, samo swoje się. Oni, ja nie wiem co oni robią, on sam się sam po prostu o swoje wywalił, nie? Wiem teraz głowę. No dawaj. Royce. Mario. Aj, teraz wygrał bramkę. Czech, dokładnie. Wyszedł. Jeszcze. Może na koniec, taka ładna głowa. Nie! Nie ma szans. Ja się nie zgadzam. Oj, a mi się tu nie ma bronić. Dobrze. No nie, no nie, po prostu każda moja kontra to jest przejęcie przez ciebie piłki. Spalone, wiedziałem, standardowo. Jak pan jest, czy? Nie spalony. Nie, spalony. Z dźwięku gra mi, nie wiem co tam się dzieje. Jesteś ślepy, nie masz oczu. Jeszcze może strzelę. O nie, gdyby przebiegł. No i teraz koniec, 3-1, ej, to nie tak źle. Mogło być 3-2. Nie wiadomo jak było w tamtym. Niech ludzie napiszą. O, wywaliło mnie jeszcze. No mnie też wywaliło. No to nie wiem czy przy siebie. No ale nic, dobra. Mecz na szczęście udało nam się zagrać. No, dobraliśmy do końca. No nic, dobra, moi drodzy. W takim razie ja was zapraszam na Facebooka Ksenku. Możecie sobie wejść, w opisie będzie na pewno. Możecie sobie... Jeśli jeszcze masz konkurs nawet na wytypować 100 tysięcy końców można wygrać. Tak? Dobrze mówię? Tak, nie mylę się. Dokładnie. No, także dziękujemy wam bardzo, moi drodzy. Zapraszam was do komentowania, subskrybowania na mojego Facebooka, facebook.com/DJPalaside, thumbs up i był ze mną Ksenku. Dzięki wam wszystkim za oglądanie. No i trzymajcie się ciepło, cześć, do następnego odcinka, pa pa!